panie mecenasie. Proszę pana, radny Filacki prosi o głos. O propos sensu. Ja z uwagą wysłuchałem opinii pana mecenasa, zresztą z uwagą też zapoznałem się z tą opinią. Nie zmienia to jednego absolutnie faktu, że rzeczywiście taki sposób prowadzenia tego punktu do porządku obrad powoduje to, że chyba nikt z państwa radnych, a może nieliczni, czują się przygotowani do rozmowy na ten temat, jakiejkolwiek merytorycznej. Ja odbieram wystąpienie pana mecenasa jako zajęcie swego rodzaju stanowiska w określonym i nakreślonym przez przewodniczącego temacie. Osobiście nie mogę się, panie mecenasie, zgodzić z pańskim stanowiskiem, że jeżeli coś nie jest zabronione, to obywatelowi tego robić nie wolno, bo obaj doskonale znamy definicję przestępstwa i wykroczenia. Ochotę czyny są zabronione przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia. Więc skoro nie ma jakiegoś przepisu, który by zabraniał określony rodzaj postępowania, to znaczy to, że dany system na to pozwala. Wracając do meritum. Z pańskiej wypowiedzi wywnioskowałem tyle, że nie ma żadnych prawnych przeszkód do rejestrowania, czy to przebiegu komisji, czy to przebiegu sesji. Natomiast jakakolwiek manipulacja tymi wypowiedziami, a w szczególności godząca w dobro osób, które prezentują te wypowiedzi, wprowadzająca w błąd odbiorców, owszem, jest niezgodna z prawem i tutaj całkowicie się z panem zgadzam. Więc tutaj dla mnie też nie ma żadnych wątpliwości, że rzeczywiście nie jest to postępowanie niezgodne z prawem. Oczywiście należy sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jaki jest zakres tej manipulacji, jakie dobra zostały naruszone i jaki jest tryb ścigania tego typu zachowań. Czy to trzeba czekać na decyzję tej osoby, która uważa, że jej wypowiedź została zmanipulowana, wypaczona i przez to naruszona chociażby jej dobra osobiste, czy też może nie. Ale to zupełnie temat na odrębne rozważania, a przede wszystkim na rozważania konkretnej sprawy. Dokładnie, oczywiście. Ja postrzegam to w ten sposób. Nie ma przeciwwskazań do rejestrowania, a osoba rejestrująca jednocześnie bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób zmienia charakter tej rejestracji, w jaki sposób go wreszcie rozpowszechnia i odpowiada również za wszelkiego rodzaju szkody, krzywdę wyrządzoną swoim działaniem. Tak to rozumiem. Ja bym mógł powiedzieć, że to mamy, prawda? No, bo to dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan przewodniczący Rolak. Tak. Szanowni Państwo, to właśnie co spowodowało to, że wystąpiłem z taką właśnie opinię do pana mecenasa. Ale przede wszystkim różne kontrowersje, co zresztą pisze, że wiele budzi kontrowersji. Kontrowersje budził fakt, że w ogóle się nagrywa. Kontrowersje budził fakt, że urzędnika, który po prostu, co jest jakby moim zadaniem, żeby ten urzędnik przedstawił dobrze uchwałę, do której są uzasadnienia. Więc o to chodziło tutaj, czy jest to możliwe. Czy można nagrywać? Można nagrywać. Ale teraz, jeżeli urzędnik by się jeżeli urzędnik będzie uważał, że to jest jakieś naruszenie jego dóbr osobistych, może sam prawdopodobnie się do sądu odwołać, prawda? I jeszcze mam jedną rzecz. Znaczy się w kontekście tego wszystkiego, co mówię. Tutaj na tej sali, przy komisjach i przy wszystkich innych, padają różne stwierdzenia, różne okoliczności. Na przykład było stwierdzenie między innymi takie, że pan kurator śląski kazał odwołać panu wójtowi, panią tam dyrektor i tak dalej. Tu następna sprawa. Gdzie to potem będzie zweryfikowane? Gdzie to będzie odwołane jakby? To idzie w świat. Prawda? A po dwóch dniach pan kurator wycofał się z pisma, które było rzeczywiście przysłane, ale no ja się pytam teraz, gdzie? Dlatego też to było między innymi jakby... O to chodziło, żeby po prostu pewne rzeczy, no jak to można później zmodyfikować, czy będziemy to odwoływać w jakiś sposób. Dlatego opinie, ja też się, przecież słyszeli Państwo, że gdzieś tam wyłączają nawet, żeby nie nagrywać, wyłączają gniazdek prąd, żeby po prostu różne rzeczy robili, żeby nie wolno nagrywać. Nie ma tutaj. A później.
później, co jest po prostu zrobione z tym, że to jest to. Ja miałem na myśli i występując do pana mecenasa o opinię, o to, że kiedy urzędnik przychodzi tutaj, między innymi kontrowersje budziło się dalej również to nagrywanie, bo jak państwo wiecie, to nagrywaliśmy się z jednej i drugiej strony, co budziło normalnie śmiech, to też jest problem, to też był problem. Więc jeżeli o opinię wystąpiłem, to dlatego, żeby rozpocząć dyskusję. Państwo, pan mecenas wydał opinię taką, którą żeśmy przeczytali, że nagrywanie jest godne, natomiast są pewne warunki, w których można to upubliczniać. I z tym się zgadzamy i o to chodziło. Natomiast tak jak mówię, no, pewne rzeczy, pewne słowa tu padają. Tego nikt nie wycofa już. I tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Sierawski. No nie do końca się muszę zgodzić z panem przewodniczącym. Szanowni państwo, wszystkie słowa, które tu padają, każde słowo niesie ze sobą pewną wartość i ładunek. I każdy, który je wypowiada, bierze za nie pełną odpowiedzialność. Ja mogę się tylko domyślać, że niektórzy odczuwają dyskomfort z tego powodu, że mieszkańcy mogą sobie sprawdzić, jak podniósł rękę w danej sprawie. Jak się wypowiedział, że później wychodząc z tego pomieszczenia, idąc do społeczeństwa, które powierzyło mu ten mandat, powierzyło mu mandat zaufania przede wszystkim, nie będzie już mógł udawać, że ja oczywiście głosowałem za, czy ja głosowałem przeciwko, czy ja tego nie powiedziałem. Proszę państwa, trzeba ważyć słowa i brać za nie odpowiedzialność. To, że ktoś, ktokolwiek ze społeczeństwa decyduje się na to, żeby nagrywać i zapoznać z tym szersze grono, to niestety ma do tego prawo. Zresztą pan mecenas to potwierdził. Jeżeli ktoś natomiast manipuluje tą wypowiedzią, godząc czyjegokolwiek dobra, to tak jak powtarzam, bierze za to pełną odpowiedzialność. Ale, co też trzeba zaznaczyć, drodzy państwo, nie ma tu znaczenia, czy to będzie urzędnik, czy to będzie pan radny, czy jakakolwiek inna osoba biorąca udział w komisjach czy sesjach. Jeżeli stwierdza, że moja wypowiedź została zmanipulowana, to nie może tego, przynajmniej w mojej ocenie, ze względów moralnych, etycznych, pozostawić bez odpowiedzi. Na zasadzie machnę ręką i tylko sobie ponarzekam, że mnie znowu nagrali i przecinaczyli moją wypowiedź. Trzeba konsekwencji, proszę państwa. Jeżeli ktokolwiek z państwa stwierdza coś takiego, nie powinien według mnie, właśnie z tych względów, które wymieniłem, pozostawiać to bez biegu. Bo to niestety element naszego życia publicznego. Ja tych relacji, przyznam się szczerze, nie oglądam. Być może moje wypowiedzi też już zostały w jakiś sposób zmodyfikowane. I ja o tym nawet nie wiem. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Metrasz. Ja chciałem powiedzieć, że radny jest osobą publiczną i ma społeczeństwu służyć. Jak podnosi rękę, czy za, czy przeciw, no to chyba sobie zdaje sprawę, co robi w danym momencie, bo to musi iść za społeczeństwem, na dobra społeczeństwa. Ale mam inne pytanie, pana mecenasa. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, bo zapraszamy gości z zewnątrz, różnych, nie związanych w ogóle z gminą, bo chcemy opinię obojętnie na jaki temat. Co będzie, jeżeli taka osoba nie życzy sobie nagrywania, bo może tak być, bo on jest wiążący z nami. No może, albo nie może. Znaczy, inaczej, jeżeli osoba jest zaproszona w jakiejś momencie, jak państwo w tej komisji, czy posiedzenia rady, jednocześnie jej jak gdyby treść wypowiedzi ma stanowić fragment szerszej debaty, to wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma możliwości, żeby mogła zarzucać. Jeżeli nie chce tak powiem swojej wypowiedzi upubliczniać, no to jednocześnie może to wyrazić poprzez niestawienie się, nieprzybycie. Jeżeli się już przybywa tutaj, to godzi się jednocześnie na prezentowanie też swojego wizerunku, prawda, i swojej wypowiedzi. To jest tak trochę jak danie udziału w jakimś wiecie, prawda, gdzie pewne nawet utrwalenie takiego wizerunku w szerszym aspekcie no, też nie rodzi żadnej reperkusji dla takiego utrwalającego. No, ktoś przychodzi na takie na tego rodzaju spotkanie, gdyby jednocześnie godzi się na to. Była taka sytuacja, gdzie sądy zajmowały się sprawą podpisu na zebranie miejskie. Listy sporządzane i podpisy. I czy to jest informacja? Ktoś sobie zażyczył, proszę mi dać do oglądu listy osób obecnych na
sądy wojewódzkie, sądy administracyjne, chyba dwa nawet, wypowiadały się negatywnie, że to nie jest informacja publiczna. NSA reaktywuje się do tego, że to jest informacja publiczna. Natomiast są na stanowisku, że owszem, lista, natomiast nie podpisy, prawda? Dokonał takiego rozróżnienia. Lista, czyli jak gdyby lista obecności, Jan Kowalski, natomiast już jego podpis nie jest informacją publiczną. Ostając na, jak gdyby biorąc pod uwagę fakt, że podpis to jest też fragment mojego, moich praw osobistych, może być też manipulowany jakimś. Dzisiaj mamy te możliwości skanowania różnych rzeczy. Czyli widzicie Państwo, nawet w takiej prozaicznej kwestii, tak rozkładają się akcenty, jak są wyciągane przez nawias pewne elementy, które są traktowane jak informacja publiczna, a pewne nie są traktowane. No to jest temat złożony na pewno. Jeszcze wracając w sumie słowo do tego, co Pan Przewodniczący powiedział, ja sobie zdaję sprawę na pewnej umowności takich opinii, bo one są prezentowane, odnoszą się do pewnego generalnego aspektu. Nie rozstrzygają konkretnej sprawy. Może gdyby to było pytanie konkretne, prawda? Mieliśmy takie, takie, taką sytuację, odpowiedź może byłaby bardziej pełna. Aczkolwiek wydaje mi się, że w zakresie właśnie informacji publicznych to jest temat bardzo, bardzo tak powiem, tej chwili nośny, ale przede wszystkim złożony, że nie da się tak jednoznacznie na wszystkie pytania odpowiedzieć. Teraz jeszcze jeden aspekt zwrócę uwagę, mianowicie na kwestię związaną z taką policją sesyjną w tą sprawie. I przewodniczący, i przewodniczący przyszłej komisji. I oni mogą w pewnym sensie, w mojej ocenie, tutaj też są wody temat kontrowersji, to czym jest, nie jest to jednolite stanowisko, reglamentować dostęp do informacji i możliwości utrwalania. Na przykład, nie wiem, jest omawiana sprawa konkretnej osoby. No i pytanie jest takie, podobno powstaje, czy ta osoba akurat, mamy to omówić, ale nie mamy jej zgody na to, żeby jej imię, nazwisko, adres i tak dalej, te wszystkie elementy, które są z nią związane, padają na tej sesji. Co zrobić? Czy zakazać wtedy nagrywania czy innego utrwalania? To są takie właśnie, takie dylematy. W mojej ocenie w takiej sytuacji przewodniczący sprawującą policję sesyjną ma takie możliwości. Ale to tak powiedziałem, to są też stanowiska takie rozwiązania. Dziękuję. Czy są jakieś jeszcze pytania? Ja tylko jedno spostrzeżenie. Państwo doskonale wiedzą, że na początku tej kadencji złożymy wniosek o nagrywanie transmisji internetowej sesji komisji. Szanowni Państwo, decydowaliście o tym, że Urząd Gminy tego nie realizował. Dziękuję. Zanim oddam głos mieszkańcowi, to ja. Panie mecenasie, czyli podsumowując, teraz mamy jasną sytuację. Nie wiem, czy się nie mylę, co mogę poprawić. Czyli dochodzimy do wniosku, to przed chwilą usłyszeliśmy. Osoba nagrywająca, jeżeli w oryginale otworzy posiedzenie czy komisji czy sesji, może to robić, prawda? Znaczy, słusznie Pan zwrócił uwagę, kiedy uchwycił pan problem ponadny. Przepraszam, że nie operuję nazwiskiem. Że jak gdyby ta kwestia związana z odpowiedzialnością, no to jest dosyć zindywidualizowana, bo taka osoba, która w ten sposób cokolwiek robi niezgodnego, ta niezgodność do tego wychodzi w momencie, jeżeli ktoś poczuje się dotknięty, względnie dochodzi swoich praw. No to na pewno dochodzi. Jeżeli zauważa, że była jakaś zmiana, tak jak Pan mówił. No to ty się mówi, tego nie wytknie, no to każda, że tak powiem, każdy utwalenie nie jest legalne. Może wtedy funkcjonować. Jeżeli ktoś wytknie, na przykład wypowiedź pana przewodniczącego i w taki sposób ją podbije, że będzie z nim wychodził zupełnie jakaś nawet niesławiająca rzecz. No to mi zależało, co z tym dalej zrobić. W oryginale może być odważna. A wtedy, jeżeli uczyli to w oryginale, przywoła całą treść tej wypowiedzi, no to ja w ogóle nie widzę podstawy, jaki to jest.